Na osiedlu moich rodziców w wiadomiu kilka razy w ciągu dnia rozlegały się słowa docent! Miałem ksyłek pierwszy sekretarz, lepszy od Bieruta. Książki, magazyn do słuchania. Zapraszam, Michał Nogaś. Partnerem podcastu jest właściciel serwisu Kanal Plus Online z polskimi i zagranicznymi serialami oraz filmami www.kanalplus.com. Dzień dobry państwu. To jest weekendowe wydanie 8.10 podcastu Gazety Wyborczej, czyli książki, magazyn do słuchania. A dzisiaj państwa i moim gościem jest doskonale znany naszym czytelniczkom i czytelnikom, słuchaczkom i słuchaczom pan z Krakowa Michał Rusinek. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktorze Doktorze habilitowany, profesorze, jak się tytułuje? No więc właśnie to jest pewien problem, bo jeszcze jak kiedyś Też byli docenci... Też czekasz na, na, na tytuł? Nie. Nie, 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 to nie o to chodzi, tylko jak kiedyś byli docenci, to jeszcze było prościej, bo się po prostu do, do doktora habilitowanego mówiło panie docencie. Co było źródłem oczywiście mnóstwa ogromnie nieśmiesznych anegdot, a teraz już jedną. tak. W dodatku, docenci kojarzyli się jeszcze w pokoleniu na przykład moich rodziców z marcowymi, z marcowymi mhm. docentami, więc nie było to najszczęśliwsze. Ale ja, tak jak mój, mówi mój profesor, wszystkie tytuły przyjmuję, bo też żadnego mi nie odebrali. Nie mam tylko tytułu licencjata, bo wtedy nie dawali. <laughs> mam takie wspomnienie związane z docentem otóż na osiedlu moich rodziców w Wiadomiu, kilka razy w ciągu dnia rozlegało się słowa DOCENT. Okazało się, że pudel jednego z panów tak się wabił. A, to jest nawet dobry pomysł. Myślę, że to był jakiś rodzaj właśnie bycia w kontrze do docentów emocjowych i tego wszystkiego. Co? Natomiast nie wiem, czy w kontrze do pudli. Ja <laughs> natomiast, jak chodziłem do przedszkola, to i tylko wtedy zarobiłem przezwisko. Bo tak naprawdę jakoś tak się złożyło, że mnie nie przezywano. Natomiast w przedszkolu przezywano mnie profesorek. A, I to koszinek. było bardzo Wspaniałe. bolesne Ale spowodowane było nie moją Nadzwyczajną inteligencją Błyskotliwością oraz erudycją Tylko tym, że jako pierwszy Nosiłem okulary A, hmm. Czyli warunki fizyczne zdrowotne, Wskazały no, cię na jakiś rodzaj Jest to, jak wiesz, jak się na przykład idzie do Okulisty i on wystawia receptę Na okulary, to na tej recepcie napisana jest Proteza Jest to upokarzające ale jeśli chce się oszczędzić 200 zł, a w Krakowie takie rzeczy to jednak się liczą, no to się to przełyka. Chcesz powiedzieć, że u noblistki nie miały żadnej ksywy? Nie, nie. No znaczy, miałem ksywę pierwszy sekretarz, lepszy od Bieruta. Ona została do dzisiaj sywa. Zdaje się, że tak. Przełykam. Zgodnością. Będziemy... Zgodnością. Będziemy dzisiaj rozmawiali o książce, bo jesteśmy w audycji. <laughs> jesteśmy w audycji, tak można powiedzieć. No, okay, jak, jak już, jak mówi Balczyk, jak już takie... powiedziałeś, to jest. No, otóż prawda? To. Spotkaliśmy się w audycji poświęconej literaturze i książkom. I właśnie ukazała się nowa, stworzona przez Michała Wysinka, Nosi tytuł Mroczny Eros. To nie tak. jest autobiografia. Nie, nie, okay, nie to mamy to wyjaśnione. Pypcie na języku polityki. I wiesz, kiedy czytałem twoją książkę, która składa się z tekstów, które nasi czytelnicy i nasze czytelniczki mogą już znać, jeżeli śledzą na bieżąco. Kolejny numer weekendowej, nie tylko gazety wyborczej. Kiedy czytałem te teksty, felietony poświęcone polskiej polityce i jej językowi, to tak sobie myślałem, że też tobie się chce. <śm> No tak, rzeczywiście ja sam się czasami sobie dziwię i muszę powiedzieć, że wiele lat temu, kiedy postanowiłem się zająć retoryką, to powiedziałem sobie, że nie będę się zajmował retoryką polityków z różnych względów, ale przede wszystkim z takiego względu, że to jest taki model komunikacyjny. Oni posługują się takim modelem komunikacyjnym, który nie przydaje się nigdzie poza polityką. To znaczy, gdybyśmy my, krótko mówiąc, zwykli użytkownicy języka w domu, w rodzinie, Wśród znajomych rozmawiali w ten sposób, w jaki rozmawiają ze sobą politycy, to byśmy się po prostu wzięli za łby i, i, po, i pobili. Prawdopodobnie doszłoby do krwawej dintojer. A y, tak naprawdę to należy jakoś jakiś inny rodzaj, inny model komunikacji promować. No ale coś we mnie pękło i pękło we mnie kilka lat temu, kiedy postanowiliśmy z Katarzyną Kłosińską, profesor Katarzyną Kłosińską, napisać książkę o języku dobrej zmiany, bo uznaliśmy, że po prostu ten język jest tak specyficzny, tak odmienny, tak niebezpieczny, tak irytujący, tak odklejony od rzeczywistości i tak spójny jako pewien projekt polityczny, że warto go jakoś zbierać. Także dlatego, że to są takie słowa, które z jednej strony, no gdzieś tam są efemerydami, bo na przykład już za chwilę nie będziemy pamiętać, co to był Labrador, albo gorszy sort, może jeszcze dłużej będziemy pamiętać niż Labradora, no ale tak czy owak one Jakoś zostają w języku, one jakoś do niego przesiąkają. I pamiętam, bo nawet rozmawialiśmy o tym, jak wspólnie z Kasią i z Tobą, że takim słowem, które najbardziej nas zabolało w tym słowniku dobrej zmiany, było takie słowo uchodźca, to znaczy słowo, które powinno w kraju należącym do kultury chrześcijańskiej i w ogóle w każdym kraju powinno wywoływać raczej, nie wiem, odruch współczucia, solidarności, może wsparcia. Tymczasem, Czasem ono przeniknęło nawet do języka przedszkolaków, i to jest podobno w tej chwili najgorsza obelga w przedszkolu, jak dzieci do siebie mówią, ty uchodźco. No ale nie stało się tak dlatego, że dzieci sobie to wymyśliły, tylko stało się tak dlatego, że z języka polityków i z języka polityki przeniknęło, przesiąknęło to słowo do języka dorosłych i pewnie dalej do, do języka dzieci. Zanim zajrzymy do mrocznego EWASA, wyjaśnimy skąd ten tytuł, i w ogóle porozmawiamy o tym, jak. Polska polityka dziś się porozumiewa między sobą, jej przedstawiciele i między nami, obywatelami, tak. a nimi ta komunikacja wygląda. To jeszcze taka jedna refleksja, a po tego, czy ci się chce, i że też ci się chce, która mi się nasunęła przy okazji lektury tej książki, jest taka, że my już nie pamiętamy nie dlatego, że się starzejemy przynajmniej niektórzy ale dlatego, że tak wiele zmian intensywnych zaszło w tym języku. Nie pamiętamy tych czasów, w których się emocjonowaliśmy wpadkami językowymi Lecha Wałęsy, albo oburzało nas to, że niegdysiejszy marszałek Sejmu Józef Zych rzucił słowem wulgarnym przy okazji obrad Sejmu. Tak. Że jesteśmy już tak daleko za tą granicą, którą uważaliśmy za nieprzekraczalną, że to aż trochę boli. To raz, a dwa, że mamy taki rodzaj nadmiaru. To znaczy, właściwie każdy tydzień przynosi nam jakiś nowy, żenujący najczęściej niestety, no, chociaż czasami komiczny, czasami irytujący wybryk językowy, który mam wrażenie należy odnotowywać. Więc rzeczywiście chce mi się odnotowywać takie, takie rzeczy. I wydawało mi się, jak na początku Gazeta Wyborcza zaproponowała mi pisanie tych, felieton, tych felietonów. To zastanawiam się, czy będę miał materiał. Mam nadmiar tak naprawdę, mhm. i mam nawet takie rzeczy zaległe, można powiedzieć. Na przykład y, 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 słynna historia z dziadami i Barbarą Nowak czeka na swoją kolej w tej chwili. To no, ale... jest y, mieszkanka twojego miasta. Yy, tak, I wasza pani kuratorka. Tak, to jest nasza swoją drogą, to jest pewnego rodzaju fenomen, bo to jest pierwsza w historii y, kuratorka szeroko rozpoznawalna jest tak, tak rozpoznawalna, że podejrzewam, że będzie startować w jakichś wyborach. No nie ma mowy. W jakich? No, jakichś powszechnych. Aha. z różańcem w dłoni. Z pewnością. No ale na trzeba na przyznać, paket. że na pewno zna się na piarze. Na pewno zna się na pijarze i nie daje o sobie zapomnieć. Może mniej swoim, ale raczej pomaga innym. To jest na dziady nie ma, oczywiście. Tak, oczywiście. Chociaż także i e, e, obostrzenia spowodowały, że, że, że tylko połowa sali może być, na, na, na sali połowa ludzi, ale no, tak czy owak, do lutego już podobno są wykupione. Ciekawe, e, co jeszcze mogłaby kuratorka Nowak odradzać. Jak myślisz? No jest właśnie taki pomysł, petycje do niej piszą, żeby odradziła jakieś inne imprezy i tak, ja, ja, ja nie wiem, co. Ja, ja też mam pewien pomysł, żeby zgłosić. To na pomysł na, na cały godę, cykl, na kurator Nowak odradza. Tak, 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 właśnie, o. to jest wspaniałe. Tak. Nawet na książkach, to wyglądało. Tak, no. na okładce, odradzam. Odra, odradzam. <laughs> Wspaniały chwyt PR-owy. Um, no dobrze, a gdybyś miał jednym słowem nazwać tę zmianę, która zaszła w języku polityki i tego, jak się politycy z nami komunikują po wrześniu, październiku, listopadzie 2015, to co by to było? No nie wiem, czy jest takie jedno słowo, ale wydaje mi się, że coś, taki, taka fraza chyba najbardziej emblematyczna dla języka zjednoczonej prawicy, to byłaby fraza bez żadnego trybu. Bo to jest taka fraza, która pokazuje sposób, właściwie taką fasadowość demokracji i fasadowość również komunikowania w obrębie tej, tej demokracji. Ja też zwróciłem uwagę w kilku w tych tekstach, w kilku tych felietonach to się pojawia, że politycy dobrozmianowi właściwie często odbierają nam robotę. To znaczy na pewno odbierają robotę satyrykom, bo to są ciężkie czasy dla satyryków w tej chwili, bo, bo właściwie wystarczyłoby cytować. A z drugiej strony też odbierają pracę, no nie wiem, dziennikarzom, analitykom, bo na przykład taki pan Radosław Fogiel, który pełni funkcję swoją drogą kuriozalną wicerzecznika, wicerzecznik, co oznacza, że jest rzecznik, wicerzecznik pewnie może tam być jeszcze wicerzecznik. Ja myślę, że wicerzecznik. będą wice-wicerzecznikowi niedługo, bo już na tylu osobach się ta koalicja rządowa obecna trzyma, żeby nie upaść, że trzeba będzie stworzyć szereg nowych siatkę, posad. Tak, siatkę, by nie rzec by nie rzec ośmiornicę. No ale w każdym razie on kiedyś powiedział taką, taką właśnie dłuższą wypowiedź, a może w skrócie streszczę ją jakoś. Powiedział mianowicie, że kiedyś w spółkach Skarbu Państwa na początku rządów Dobrej Zmiany zasiadali specjaliści. A teraz już od tego odeszliśmy. Ponieważ... Przepraszam, że się śmieję, ale to naprawdę... Bo to był błąd, to był błąd, dlatego, że wielu z tych specjalistów miało odmienne zdanie niż rząd i to źle, nie, nie służyło to sprawie. To jak minister to właśnie... Czarny, który mówi, że w podręcznikach są myśli niezgodne z założeniami ideologicznymi Programu. Prawa i Sprawiedliwości, tak, prawda? Tak, 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 więc to jest niedopuszczalne. No i zobacz teraz, jak to działa. To znaczy, on powinien był powiedzieć coś innego, co być może miałoby taki, a nie inny podtekst. I do tego podtekstu trzeba by było się dokopać, trzeba by było wykonać jakąś pracę analityczną, może nawet śledztwo dziennikarskie, którego wnioskiem byłoby to, co on wypowiedział. Natomiast on właściwie wytrącił broń z ręki nam wszystkim. Podał nam mówiąc, na tacy złotej po prostu. Na tacy i w dodatku tak. Więc jeszcze myślę, że jest druga rzecz, która było, byłaby takim słowem Poczekaj, To jest odwiennym. też przypadek y, pana Mejzy, prawda? Teraz? Przypadek pana Mejzy, tak. Że właściwie wiadomo, jest... że nikt go nie będzie bronił, ale. Tak, więc hmm. właśnie chciałem podać takie słowo, którego, którego nie ma, którego zabrakło, którego, którego brak jest znaczący. I to jest słowo wstyd. Mhm. Mianowicie tam nie ma wstydu. To Ten właśnie było to słowo, o którym wstyd. ja myślałem, że wstyd to jest po mhm. prostu wstyd, co się mhm. wydarzyło w języku polityki, w ogóle w języku polskim, używanym przez wielu polityków po 2015 roku. Wstyd albo jego brak raczej. No tak, bo wstyd to my odczuwamy. Patrząc na przykład na różne rzeczy, nie tylko pewnie wstyd, bo patrząc na to, co się dzieje, działo i dzieje na naszej wschodniej granicy, to odczuwamy pewnie jeszcze coś mocniejszego. Ale na pewno gdzieś tam na wierzchu jest, jest, jest wstyd. Wstyd za różne działania dyplomatyczne, wstyd z powodu różnych dzia działań Narodowego Banku Polskiego, na przykład. No, ale to już są rzeczy pozajęzykowe, to może wyjdźmy z nich. To jest bardziej język finansowy, prawda? O tym może być kolejna twoje. Jest już. To myślę, że biuro prasowe NDP to ci dostarcza tweetami Abs kolejnych. Absolutnie tak, tak, tak. tak. Ja jestem fanem w ogóle ich Twittera. Myślę, że w ogóle bez życie bez Twittera byłoby smutne. Bez Twittera polityków. Czy. Ty sobie zanotowujesz te wszystkie rzeczy? Masz tak doskonałą pamięć. Czy ktoś ci podsuwa te kolejne pomysły? Mówię o tym, bo książka podzielona jest na kilka rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest jednemu albo kilku zjawiskom językowym. E, no ale przecież nawet tak zacna postać jak pierwszy sekretarz nie może wszystkiego spamiętać. Nie, nie, nie absolutnie ja, nie, ja niczego nie pamiętam. Czy ty jak ja premier w wekselu to zapisujesz? Ja Słuchaj, nie wekselu, hmm. ja robię screeny. A. Tak, polityka screenów, tak, polityka screenów. Dlatego też, że w internecie jednak giną rzeczy. Widę tweety Narodowego Banku Polskiego. No One tak. niestety są efemeryczne. Więc jesz... Albo IPN-u albo i u trzeba, jak to powiedział jakiś dziennikarz, trzymać rękę na pulsie tętna. Więc e, trzymam, staram się trzymać i, i, e, i zbieram. Ale także muszę powiedzieć, że pomaga mi w tym nasza wspólna znajoma Beata Chmiel, która mam wrażenie, że cały, całe życie spędza w internecie i śledzi różne rzeczy. Jeżeli ja mam jakieś wątpliwości, albo na przykład nie pamiętam, kto gdzie chlapnął coś, to Ty nie, to nie zdążysz robię, mieć wątpliwości, a... a ona już wie. Ona już wie. Ona mi podsuwa linki, a nawet czasami także screeny. Okej, okay, czyli można powiedzieć, że jest jakimś rodzajem asystentki, wolontariuszki. Tak, researcherki. Wspaniale. Nie bójmy się tego słowa. Co powoduje, że chwytasz jakiegoś słowa albo stwierdzenia i. Piszesz na bazie tego, co się wydarzyło w języku Ferrieto. Mhm. Ja mam taką politykę, że tak powiem, o. że wychodzę od słowa, ale nie, ponieważ nie jestem językoznawcą, to też na tej warstwie językowej się nie zatrzymuję, tylko chwytam się właśnie takich słów, które są w jakimś sensie, czy też są dla mnie emblematyczne dla jakiegoś zjawiska szerszego, najczęściej społecznego albo kulturalnego, które coś jeszcze mówią. Przy okazji, to znaczy patrzę jak przez to słowo można jak przez soczewkę dostrzec na przykład jakieś niepokojące zjawiska. I żeby nie być gołosłownym, to takim słowem dla mnie emblematycznym jest no, słowo, którego jest nadmiar w ostatnich latach i to jest słowo narodowy, przymiotnik narodowy, który jest w tej chwili doklejany właściwie do, do wszystkiego. Nawet doszło do takiego absurdu, że zamieniono Międzynarodowy Dzień Dziecka, który był międzynarodowy nawet w czasach p. Walczącego przecież z kosmopolityzmem, na Narodowy Dzień Dziecka. Tak. Tak, proszę się nie dziwić, panie redaktorze, tak właśnie się stało. Już nie mówiąc o różnych innych, ry, innych instytucjach. Czy to znaczy, że może być narodowe Boże Narodzenie? Myślę, że nawet jest. Pan sobie z tego nie zdaje sprawy, ale, sprawy, ale tak, tak, czeka nas na pewno bardzo narodowe. Znaczy, jak gdzie, zależy gdzie myślę, że w niektórych Narodowy domach. nowy rok, albo nowy narodowy rok, na mm -hmm. przykład. Mm -hmm. No ale to jest takie słowo, które ma y, dwa znaczenia, co najmniej. To znaczy, z jednej strony oznacza coś takiego, tak jak national po angielsku, prawda? Czyli rodzaj, nie wiem, w wspólnego. Znaczy nie stanowego, tylko ogólnoamerykańskiego w tym przypadku. Więc ogólnopolski byłby to, narodowy w naszym, w naszym przypadku by, by oznaczał jako ogólnopolski. Ale też oczywiście po, po gdzieś tam pobrzękuje w tym nacjonalizm, bo narodowy to inaczej nacjonalny albo nacjonalistyczny. I to ciekawe, uświadomił mi to profesor Marek Łaziński, który się zajmuje korpusem języka polskiego, zbiera słowa po prostu, taki uzus, tak zwanego uzusu. I uświadomił mi jedną rzecz, że właściwie większość krajów, języków nazywa ten swój korpus narodowym korpusem. Oprócz jednego kraju, mianowicie oprócz Niemiec, o, Niemcy mają jednak tak. alergię na mhm. to słowo, bo wszystko to, co. czy też nie wszystko, ale to, 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 to słowo narodowe jednak zbyt często pojawiało się w faszystowskim kontekście. Ja mam wrażenie, że nadmiar tego narodowego i tej dwuznaczności, no, jakoś niesionej przez to słowo, powoduje, że gdzieś wprost przeciwnie, wprowadza się nam ten nacjonalizm i brunatniejemy. Skoro mowa o Niemcach i Niemczech, to dodajmy, że książka Michała jest tak aktualna, że istotną rolę odgrywa tutaj słynne stwierdzenie w Oczywiście wielokrotnie powtarzane. No, ale to już musiało się zapisać w, w świadomości i pamięci milionów Polaków. Zresztą to, to jest taki felieton napisany na tak zwanym, nie chcę użyć tutaj słowa, na irytacji, mm -hmm. czy w irytacji, po materiale w TVP poświęconym Donaldowi Wituskowi, który był właściwie takim arcydziełem manipulacji, propagandy w najgorszym tego słowa znaczeniu. No takim właśnie z Niemiec, tych narodowych. Tak? Trochę tak, mm -hmm. bo nawet myślę, że w czasach PRL-u i w najlepszych latach Jerzego Urbana. To Jerzy Urban jednak nie, nie zdobyłby się na coś takiego, co z czym mieliśmy i z czym miewamy do czynienia. Myślę, że on nawet mógłby czyścić buty. Mógłby się uczyć, mógłby czyścić buty, tak. Jednak tak, był tak. wirtuozem w zestawieniu. Absolutnie. No i jednak erudytą jakby nie było, czego by nie powiedzieć. No, ale tak, nie porównujmy. Analogia to nie jest dobra, dobra figura. No, ale tak czy owak, w ogóle sporo tu się pojawia takich, takich słów, które zostały w jakimś sensie zawłaszczone i, i wykorzystane, wykorzystywane są przez propagandę pisowską. No i to są, na przykład, to jest na przykład słowo Niemcy, prawda, które nawet w czasach prl to może w czasach prl podobnie było jednoznaczne. Oczywiście byli dobrzy Niemcy i źli Niemcy, ale w tej, w tej chwili są wyłącznie źli Niemcy. No i właściwie potrzebujemy, nieustannie potrzebujemy takiej figury wroga. Bez figury wroga sobie nie, nie, nie poradzimy. Przynajmniej ten rząd, on buduje przecież wspólnotę na takim poczuciu zagrożeniu, zagrożenia, lęku, no, a lęk jest najczęściej przed. Przed wrogiem najłatwiej go w ten sposób yy, jakoś sobie wytworzyć, znaczy nie w sobie, tylko w innych. Ale też Twoja książka i to, wśród czego żyjemy, pokazuje, jak dynamiczna jest ta sytuacja, jeżeli chodzi o język polityki, bo przecież na czele Komisji Europejskiej stoi Niemka, Ursula von der Leyen, która została początkowo przez obecny rząd dość dobrze przyjęta, potem stała się jednym z znacznych wrogów, wiadomo, bo Bruksela, no ale Niemcy będą nas jeszcze bardziej prześladować teraz, ze trzymając na się tej narracji, którą przyjęła partia rządząca, bo nowy rząd niemiecki. To zdaje się, będzie taki, podobnie jak rząd czeski, że jeszcze Prawo i Sprawiedliwość może za Angelą Merkel zatęsknić. Tak, wiele na to wskazuje, ale też, żeby uogólnić tę sytuację, to nie jest tak, że ktoś się rodzi wrogiem Pisu. To jest tak, że mm, sobie na to jakoś musi zasłużyć. I bardzo łatwo jest przejść z jednej kategorii do drugiej, ale tak naprawdę przechodzi się tylko z tego dobrego do, tej, do, do, do z nieba do piekła, bo już powrót ja raczej Piotrowicz a, no to są takie przypadki, ale to myślę o, o, o swoich, swoich, to się w ogóle traktuje Aha. na innej, na innej Swoim zasadzie. się wybacza, po prostu Poza tym, jeśli ktoś jest wiernym żołnierzem i wykaże swoją wierność w boju, no to, no to na pewno zasługuje, mimo skomplikowanej biografii na, na wszystko, a nawet jeżeli jest na przykład, tak jak pan Mejza, prawda, jednak postacią nie chcę użyć, bo właściwie żaden przymiotnik, który mi przychodzi do głowy, nie nadawałby się tutaj na tę antenę, no ale w każdym razie okazuje, się, że on nie przeszkadza, no ale jak nie ma wstydu, to też nie ma problemu. No tak, ale jakich myśmy dożyli czasów już poza wszystkim, w których pan Mejza pełnił rolę języczka uwagi i przecież wszyscy wiemy, poza tymi wszystkimi wice, 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 wicerzecznikami, że na kimś takim jak on trzyma się rząd. No tak, trochę to tak wygląda oczywiście. To teraz tak, zaglądając już do twojej książki tak przyglądając się kolejnym felietonom, które tutaj się pojawiają, które umieściłeś, może zacznijmy od tytułowego. Mhm. Dlatego, że no, ktoś zobaczy Mroczny Eros, Michał Rusinek, oho, pomyśl. Nareszcie powieść pornograficzna, wreszcie poszedł po rozum do głowy. Albo na... po prostu po tym, jak doskonale została przyjęta jego książka o tekstach polskich piosenek z ze szczególnym uwzględnieniem to są moje dwa, to jest chyba mój ulubiony rozdział piosenek o żołnierzach, wytrętów i tak dalej, prawda? O Ole i Orobach. To teraz wziął się za seks. Tymczasem uspokajamy, jeszcze nie tak mocno, albo jeszcze znowu nie. No ale Mroczny Eros to co to? Bo Miękiszą to, to za chwilę. Mroczny Eros to? <gry> Mroczny Eros to jest cytat z profesora Ryszarda Legutki. E, i on to chyba jest, też jest z okolic Krakowa. On jest z Krakowa, absolutnie. Można powiedzieć, że jesteśmy kolegami z tego samego zakładu pracy, mianowicie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale... Nie profesor życiu, Legutko nie? jest filozofem, specjalistą od Platona, napisał jedną z podobno z najlepszych na świecie kiedykolwiek napisanych książek o, so o Sokratesie i jest rzeczywiście jest wybitnym historykiem filozofii. Natomiast jest także politykiem i jest także wiernym politykiem w sensie wiernym żołnierzem tej władzy. I zapytany o taką aferę, można powiedzieć, kiedy to poseł, no można powiedzieć, że naszej bliźniaczej, znaczy nie naszej, ale pisowi bliźniaczej, pisu bliźniaczej partii. A ten węgiel? Tak, jak zjeżdżał porynie, uciekając z jakimiś tam środkami odurzającymi. On po prostu z... od środka rozbijał środowisko LGBT, które był cały czas przeciwny. No jak właśnie wiemy, z jakiegoś tak? gejowskiego partii, które w dodatku było zorganizowane w lockdownie, więc nielegalnie. No więc profesor Legutko postanowił go wziąć w obronę i jego, jakby to powiedzieć, no chyba homoseksualizm, jego po prostu wytłumaczyć za pomocą Platona i użył sformułowania, które przypisał Platonowi Mroczny Eros. Powiedział, że Pewnie ogarnął go taki mroczny eros. No i tutaj wszyscy pokiwaliśmy głowami, tylko że ja postanowiłem jednak przeczytać ten. Od razu racjonal. cechując, bo mroczny eros skłania człowieka do rzeczy niegodnych. Oczywiście, no, no. ale tak naprawdę to jest takie chrześcijańskie w gruncie rzeczy, prawda? Że to tam szatan potrzepnął, także to nie moja, nie moja wina. Inni szatani byli tu czynni. <laughs> Ja, żeby zacytować klasyków dwóch już w tej chwili, tak? ale nie, nie, więc ja przeczytałem tego Platona, to znaczy przeczytałem, akurat jest bardzo dobra wyszukiwarka, nawet zajrzałem do oryginału e, i po pierwsze, Platon absolutnie nie widzi nic mrocznego w homoseksualizmie, co wiemy zresztą, nawet powiedzmy, może nie ze szkoły, ale ze studiów wiemy, że on akurat homoseksualną miłość uważał za najwyższy rodzaj miłości i była raczej najjaśniejsza, więc to byłby raczej jasny eros. Najjaśniejszy może to być Rzeczpospolita. A to przepraszam bardzo. Mhm. Tak, to, to się wytnie. Yy, ale yy, oczywiście to, to, to było insynuowanie ze strony profesora Legutki coś Platonowi, czegoś Platonowi, czego, czego Platon absolutnie w tym przynajmniej kontekście nie powiedział. Już ale już się nie może odnieść. Umówmy no się. więc właśnie, no więc właśnie. No i co? I myślisz, że już ten mroczny Eros zostanie z nami na zawsze. No dzięki twojej nie, książce myślę, że... na pewno, ale. No właśnie, to jest ambiwalentne, dobrze, że o to, o to pytasz. Dlatego, że z jednej strony yy, niektórzy mówią, ach, jak dobrze, że ty to uchwyciłeś, że, że nie zapomnimy. A z drugiej strony, niektórzy mówią, no ale po co o tym przypominać? Przecież to jest tak upokarzające. To niech to minie jak najszybciej zapomnijmy o tym. Okej, okay, to teraz taki, taka myśl, którą mam w głowie bardzo często. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy prywatnie, ale teraz to opowiem publicznie. Otóż ja myślę bo chcę być optymistą, w końcu piszę w gazecie niestety optymisty, więc staram się być jakoś pozytywnie nastawiony do życia, mimo, że to wszystko, przez co my przechodzimy w tej chwili w Polsce, co kiedyś, prędzej raczej, niż później się skończy, na pewno w takiej formie, optymista. Mhm. że to może nam jest do czegoś potrzebne i może to wszystko, co się wydarza w języku polityki obecnej, też jest do czegoś potrzebne, żeby potem przyszedł taki moment oczyszczenia, tak, czyli, że trzeba się spalić, żeby się mm -hmm. odbudować w jakimś sensie. Trochę jak Feniks. Tak, tak, trochę. Ach, piękna, piękna metafora. Ja sobie to może zrobię screenshot z niej, Absolutnie. jeżeli pozwolisz. polecam się. Y, y, ta, tak, no to oczywiście bardzo... <śleskujesz> Bardzo jest to optymistyczna wizja, ale rzeczywiście ja też mam takie poczucie, że nie powinniśmy te, tego jednak zapominać, że to gdzieś powinno pozostać. Że spisane będą czyny i słowa. Tak. Mhm. I nie tylko te słowa, ale też ich różnego rodzaju konotacje, czy też odniesienia historyczne. Bo o ile komiczne mogą się wydawać nam odniesienia języka, języku, czy też w, w słów po prostu w języku pisu czy fraz do, do języka PRL-u, bo, bo jednak ten język PRL-u, no, wywołuje w nas raczej taki, taki uśmiech uś, politowania. To jest w ogóle ciekawe, w nas ale w kolejnych pokoleniach już nie budzi tak, żadnych skojarzeń. Czasami, to, to znaczy to pokolenie, ja sprawdzam na studentach co roku jedno słowo. To A Na znaczy swoich słowo, dzieciach, które są młodsze od studentów? Na swoich dzieciach również, ale już są studentami moje dzieci, więc to już nie... Oboje? Te, oboje. Masz nieaktualne informacje. Nie, po prostu ja się, się przechodziłem. Jak ten czas? Uświadomiłeś e, sobie, że jesteś starszy. Tak, mam starość. Um. E, w każdym razie, e, to, e, słowo kolektyw. I muszę powiedzieć, że nawet pokolenia, jeszcze pokolenia kilka lat temu, będące studentami, rozpoznawały, że to jest słowo, które jest słowem PRL-owskim po prostu. Mm -hmm. Jakoś widocznie to, nie wiem, genetycznie zostało. No nie wiem, Potem co. przeniknęło do muzyki. Często o zespołach mówiło się, że są kolektywami, tak, ale, ale to miało to pozytywne w tak? jakimś jednak. Natomiast powiedzmy, że, że, że kolektyw tak rozumiany politycznie, czy partyjnie ten jednak miał e, m, związek, zachował długo związek z PRL-em. Jest takim słowem jednak jakoś kojarzącym się z tą epoką. Natomiast to jest, PRL wydaje mi się, że kojarzy się komicznie. Natomiast te brunatne pomruki, które się pojawiają w, w, tym, w tym języku, w języku PiSu i jednak odniesienia do, do faszyzmu i mniej lub bardziej Świadome i otwarte, wydają mi się bardzo niepokojące. I to jest coś, co trzeba, co trzeba uchwycić. Żeby nie być gołosłownym, niedawno pan minister Gliński mówił o sztuce zdegenerowanej. Nie pan minister Gliński, tylko pierwszy wicepremier, profesor Piotr Gliński. To się wytnie znowu. <laughs> o sztuce zdegenerowanej, zdegenerowanej, czyli tak. powód do lat 30. i Niemiec faszystowskich. Tak jest. I Myślisz, to, że, że on, on to... tego. Specjalnie nie, robią? Właśnie to czy, jest to, mnie... czy to się po prostu wymyka? Czy jest... to jest tak, że oni nie mają świadomości tego, co mówią? Bo staram się jakoś paradoksalnie usprawiedliwiać te zajścia językowe, mm -hmm. że tak, ktoś bo... coś powie i na przykład nie ma świadomości, co właśnie powiedział, a potem przychodzi taki rusinek i rozkłada to na czynniki pierwsze albo łapiemy to gdzieś w przestrzeni publicznej i zaczynamy się łapać za głowę. Tak, to jest wielkie pytanie, ponieważ panowie ministrowie jeżdżą głównie limuzynami, a nie na przykład Intercity, którym mnie się zdarza jeździć, więc nie mam okazji się przysiąść i zapytać, ale rzeczywiście to jest pierwsze pytanie, które bym zadał. Do jakiego, oczywiście, inna rzecz, by chcieli odpowiedzieć, ale do jakiego stopnia to jest świadome, a do jakiego stopnia na przykład ta sytuacja polityczna sytuacja i strukturalna sytuacja, w której oni się znaleźli, generuje w nich tego typu język, bo być, być może to jest, być może w momencie, kiedy odchodzi się małymi lub większymi większymi kroczkami od, od demokracji ku rządom autorytarnym, to też y, jakimś efektem ubocznym jest produkowanie takich fraz, które mhm. już gdzieś były, no, ale też ta sytuacja też już kiedyś gdzieś była. Nie tak daleko. Swoją drogą, ciekawe, czy to jest po prostu nabyte, czy kiedy się stwarza warunki, to potem no język sam za tym podąża. No więc właśnie, no więc właśnie to, jest, to jest pytanie. Ja bym raczej właśnie stawiał tę tezę. Nie wierzę, żeby pan profesor Piotr Gliński, skądinąd wybitny socjolog yy, i człowiek wykształcony, yy, żeby nie miał świadomości, mówiąc o sztuce zdegenerowanej, że to już gdzieś kiedyś było. Mm -hmm. Miękki szon. A, no to jest. To jest słowo... To, kolejne słowo dodajmy. Tak, to jest, to jest słowo. E... Słowo w ustach ministra e... ziobry się pojawiło. E... No i to jest zabawne, bo P próbowałem prześledzić, skąd ono się mogło wziąć. Nie jest ono krakaueryzmem jakimś szczególnym. Raczej jest pomysłem samego pana ministra. A minister może. Ziobro jest z Krakowa też? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Ale nie, nie, tutaj nie, nie chciałbym kalać swojego gniazda. Za, za silna tak, baza. Powiem, że to jest silna tak baza. Natomiast muszę powiedzieć, że pan minister Ziobro o mały włos, a byłby moim studentem. Mimo, że jesteśmy z podobnych roczników. Mianowicie on e, ukończył e, podyplomowe studium retoryki przy Uniwersytecie Jagiellońskim. No gdybyś grał, to momencie... się spodziewać zemsty. Wiemy jak to działa. No wiem, wiem. No, w każdym razie y, minęliśmy się. Byli mhm. chłopcy, byli, ale się minęli. No, i tak. Natomiast gdzieś wyczytałem na jakimś forum hodowców ogórków, że tak się mówi o takim ogórku, który po prostu nie kisi się jak należy, tylko jest taki, no jest takim szonem. Aha, a pan minister, przypomnijmy, opowiedział. No wypowiedział to, to słowo przy okazji? No to tego nie, nie pomnę dokładnie okazji, ale tam na pewno chodziło o prężenie mózgów i pokazywanie, jakim to trzeba być twardzielem, a nie miękiszonem. Więc to chodziło o to, że właściwie, yy, być może też chodziło o to, że chciał on uniknąć takiego jednak bardzo yy, ostrego i negatywnego yy, określenia jak, jak mięczak, prawda? Bo to jest yy, przeciwieństwem Twardziela byłby mięczak, więc może chciał troszkę złagodzić mięczaka miękiszonym. Swoją drogą ciekawe, skąd się biorą te wszystkie określenia w języku polityków, bo przecież to nie jest tak, że nagle się to pojawia w czasie konferencji prasowej czy wypowiedzi, tylko oni muszą tego języka też między sobą no, używać. Bo, jak wspomniałem, pan minister Ziobro e, skończył bardzo dobre studium podyplomowe, e, więc i on jest rzeczywiście retorycznie niezły, tu mówię teraz serio. A te maile, które wyciekały, e, to czytałeś? Bo tam też jest mnóstwo ciekawych określeń. Nie, akurat jego nie czytałem, ale to sobie właśnie zostawiam gdzieś te maile na któryś to, jak już naprawdę nic się nie będzie działo, ale nie wierzę, żeby się nic nie działo, Aha. natomiast no, co innego jest korespondencja prywatna, co innego jest, czy, nie prywatna, niekoniecznie prywatna, ale korespondencja, a czym innym jest tak naprawdę wypowiedź publiczna. Ja myślę, że takie zagranie to ma pokazać, że on jest taki swój chłop i taki zwykły język to on też, zwykłym językiem to on się też potrafi, takiego zwykłego hodowcy ogórków. Czy kiedy mówimy o tych nowych zjawiskach językowych y, po roku 2015 y, w świecie polityki i nie tylko, mówimy tylko o słowach, czy o całych związkach fazeologicznych, o całych zdaniach? Jak to wygląda? Jak przeprowadzana jest ta zmiana w języku? No, to, to jest tak, że y, czasami to są tylko słowa, którym nadaje się na przykład zupełnie nowe znaczenie. Czasami to są neologizmy. Nowe słowa, które się wprowadza po prostu jako takie, no, nowy język nowego człowieka. A czasami to są frazeologizmy, i najczęściej te frazeologizmy pojawiają się wtedy, kiedy istnieje, pojawia się taka potrzeba wartościowania, bo trudno wartościować w jednym słowie. No ale na przykład, że przypomnę taki, przy, taką, taki przy, przykład, chyba na, na najczęściej cytowany, mianowicie totalna opozycja. Mhm. Nie, ma, nie, nie występuje w mediach publicznych samo słowo opozycja, no bo ono jest ambitne walentne. Natomiast w momencie kiedy no to zdaje się Swoją przepraszam Schetyna, że ci wejdę w słowo, czy Konfederacja się zalicza do totalnej opozycji? Ktoś to nie, zbadał? Nie nie, 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 Konfederacja jest... Opozycją jest zwykłą dziwnym, po prostu. Jest dziwnym bytem, e, zaraz do tego przejdę, mhm. bo, że wspomnę, to Grzegorz Schetyna poddał tę broń, czy też właściwie jemu zabrano tę broń, bo on powiedział, że my będziemy taką opozycją totalną i to się bardzo spodobało tym specom od PR-u pisowskim, więc przejęli to, to określenie. No i to jest od razu taki znak minus przy tej opozycji. Natomiast mhm. dobrze, że pytasz o Konfederację, dlatego, że że wspomniana pani kurator oświaty z Krakowa w tym słynnym oświadczeniu dotyczącym dziadów użyła takiego określenia opozycja antyrządowa i jakby się nad tym zastanowić, to to jest w gruncie rzeczy pleonazm z, z logicznego punktu widzenia. To jest Każdy, kto zna państwo demokratyczne, jak funkcjonuje, wie, że opozycja jest z za założenia antylądowa. Oczywiście, że tak. Natomiast to, że ona tego użyła, to też nie był przypadek, bo to jest raczej taka projekcja pewnego własnego marzenia. To znaczy marzy nam się taka opozycja, która by nie przeszkadzała. Aha, czyli trochę jak ZSL i SD. Albo Trochę OPZZ, są przeciwko, przykład, albo OPZZ. To no, jest też czy... czymś takim. Ale też e przypomina to, wspomniałeś tutaj Lecha Wałęsę, przypomina to taką, taką jego wypowiedź z, no z czasów, kiedy był prezydentem. Mianowicie on też miał pretensje i fukał tak na opozycję i mówił, że Polska to jest taki autobus, rząd prowadzi, ten auto jest, prawda, tu kierowcą tego autobusu, na tych zakrętach, on żeby nie wypadł, to rząd mówi i tak dalej, a opozycja to są takie hamulce. Więc ktoś mu powiedział, panie prezydencie, gdyby ten autobus nie miał hamulców, to by właśnie wtedy wypadł z zakrętu. Mhm. Więc czasem trzeba uważać na nie, Bezpieczeństwa, metafory, ale to jest dokładnie to samo marzenie. To znaczy, żeby była taka opozycja, tylko żeby nie przeszkadzała. Żeby była taka opozycja, która by była pro. Czyli propozycja. Propozycja. Czyli mamy dla Was propozycję. Będziecie Ojciec. mieli swoje listy wyborcze, będziecie wchodzili do Sejmu, ale zawsze będziecie w mniejszości, będziemy wam płacić, że jesteście, ale się do niczego nie wtrącajcie. Tak, i e, oczywiście znamy to z, z historii Polski, ale znamy to też z teraźniejszości państw totalitarnych, których na wszelki wypadek jest jakaś opozycja. Mniej lub bardziej totalitarnych, i ta opozycja oczywiście ma taki, taką funkcję wyłącznie fasadową. Niech totalna opozycja siedzi cicho, zwłaszcza, że czasy mamy, i tu kolejne ważne słowo w historii Polski ekstraordynaryjne. A, to jest w ogóle wspaniałe słowo, bo to m, nagle w, w języku polityków i nawet wtedy, kiedy mówili o akcyzie na alkohol, pojawiło się takie słowo z jednak sienkiewiczowskie, można powiedzieć, XIX-wieczne. W dodatku bardzo trudne do wymówienia, przyznaj. Natomiast bardzo wielu polityków rzuciło się i używało tylko tego słowa. E, ja się zacząłem zastanawiać, skąd to... Może to jakoś ich intelekt podbija, żeby potrafią to powiedzieć? Nie, wydaje mi się, że, że to był zupełnie inny i zupełnie całkowicie prozaiczny powód, uh -huh. mianowicie były to czasy pandemii i były to czasy nacisków na rząd ze strony tej wrednej opozycji totalnej, ale też i obywateli, żeby jednak wprowadzić, wprowadzić stan wyjątkowy. Które nie mógł być wprowadzony, przypomnijmy, bo nie mogły się odbyć wybory Oczywiście, więc żeby, żeby mogły się odbyć wybory, to trzeba było jak ognia unikać tego słowa To jest taka magiczna funkcja języka się tu odzywa, to znaczy nie wywołuj wilka z lasu Potem się okazało, że stan wyjątkowy można od tak wprowadzić, kiedy no tak, nie ma wyborów Oczywiście prawda? w nocy ale po to, żeby uniknąć, żeby nikt nie złapał za słówko przedstawicieli rządu, no to zamiast, zakazano, wydaje mi się, być może poszedł taki okulnik albo sms do wszystkich, żeby nie używać słowa, słowa wyjątkowy. Trudno jest, szczerze mówiąc, wyjątkowo trudno jest, szczerze mówiąc, ominąć, pominąć to słowo, zwłaszcza w tak wyjątkowych czasach, no więc szukano nerwowo jakiegoś synonimu. Najbliższy synonim to jest ten trudny do wymówienia ekstraordynaryjnej i nawet mówiąc o ekstraordynaryjnej podwyżce akcyzy na alkohol e, używano właśnie tego słowa. Ono zostanie z nami czy nie? Czy to jest jest chwilowe, jak e, to, myślisz? Nie, wydaje mi się, że ono jest już z nami jest. To znaczy ono jest w języku, to nie jest nic takiego mm, Ale dźwięnego. może nie będzie aż tak straszne jak dedykowane. No może nie będzie, no to no, na pewno nie, ale też wydaje mi się, że to, to jest takie signum temporis, to taki znak czasów, to mm -hmm. słowo. To znaczy, Dobrze, to było że związane z tego, <grych> no to był taki przypis na stronie. To tak naprawdę było związane właśnie z wyborami, z okresem wyborczym. Kolejne słowo, które się pojawia, jest bardzo silnie obecne w naszej współczesnej polityce dzisiejszych, Kolejnych podejmowanych decyzjach, krokach przez rządzących, to jest słowo ład. Tak. On obecnie jest polski. Chociaż niektórzy twierdzą, że może być też ruski. Tak. To albo, zresztą mi się nie bardzo podobało. No właśnie, <grym> albo z, zupełnie inny też ład. E, Bez ład nawet słyszałem. Tak ale ten tak ład. Też ma różnego rodzaju konotacje, i właściwie chyba nie wziął się tak znikąd. Też chyba premier sobie to wymyślił. No, oczywiście premier, premier z pewnością e, chciał odwołać się do określenia New Deal Roosevelt'a, e, czyli rzeczywiście tłumaczono to na język polski jako Nowy Ład, i to był rzeczywiście pewien projekt, pro, program ekonomiczny powojennej, takiej ratowania e, gospodarki powojennej. E, A może to, słowo umowa byłoby lepsze, bo w ten sposób też deal można gdzieniegdzie gdzie tłumaczyć? Myślę, że można by było, tylko, że umowa zakłada, po pierwsze, obecność drugiej strony, czy nie po pierwsze, właśnie obecność drugiej I strony. I zgodę, a tu się nikt o nie pytał. nie ma mowy, po prostu ład się narzuca i koniec. Będzie taki ład, jak my chcemy. Tak. Przecież to suweren nas wybrał, więc i tak dalej. No, ale więc słowo umowa też byłoby niebezpieczne. No, ale ponieważ chodzi nie o nowy ład, tylko o, nie o amerykański ład, tylko o polski ład, więc stąd się pojawił, pojawił ten właśnie przymiotnik, ja i tak się dziwię, że on nie jest narodowy w tym przypadku. Ale A polski też, to w tej chwili nie jest narodowy, to właściwie jest chyba synonim. No niby tak, ale jednak ja bym tam chciał, może nie, nie chciałbym. Polski, bo nie, nie narodowy. Nie chciałbym, nie chciałbym. Narodowy, Pol tak. Polska, narodowy, no dobrze, już nie, nie brnijmy w to. Ale też i, i ja przynajmniej z moim, jakby to powiedzieć, PRL-owskim backgroundem, to słyszę w tym taką frazę, która pojawiała się w latach 80. w propagandzie perelowskiej, mianowicie frazę ład i porządek. Mhm. Pamiętam, że mój tata zwrócił na nią uwagę kiedyś i mówił, że to jest dziwne, bo w gruncie rzeczy to jest też rodzaj. Takiego, no może nie pleonazmu, ale no, to są prawie że synonimy. Znaczy, jak sobie weźmiemy słownik, to w jednym przy haśle ład będzie, że to jest taki rodzaj porządku, a przy haśle porządek, że to właśnie jest rodzaj ładu. Więc na pewno to są takie słowa, które są bardzo mocno na siebie zachodzą znaczeniowo. Natomiast ład i porządek jest, w ogóle ładnie brzmi jako, jako taki. No i wydaje mi się, że jeśli ktoś pamięta tę zbitkę słowną, bo też trudno to nazwać frazeologizmem, ład i porządek, to jeżeli słyszy polski ład, to gdzieś tam w tle pobrzmiewa mu ten porządek. Krótko mówiąc, do porządku nas chcą doprowadzić. To teraz zmienię trochę tematykę. Przynajmniej jeżeli chodzi o samo znaczenie słowa. Um, gdybyś mógł na przykład wyjaśnić, bo to się trochę odnosi do tego, o czym już mówiliśmy, o mrocznym Rosie, hmm. ale dzięki profesorowi Legutce i historii z Rynną w Brukseli do języka polskiego, do politycznego, trafiło także określenie gangbang. Oh, naprawdę musimy tutaj o tym rozmawiać? Na gdzie? Nie. <laughs> Państwo sobie wygooglują. Ja tylko miałem problem, mianowicie jak zapisać to słowo. Mm -hmm. Czy tam ma być z kreską, czy bez kreski? No to, to są różne. Tak, tak. No ale generalnie promiskuityzm płciowy gdzieś się pojawia w pracach socjologicznych i jest jakoś wśród socjologów i przez socjologów opisany, więc nie jest to jakieś nowe zjawisko, ale rzeczywiście w doniesieniach prasowych, włącznie z szacowną i nobliwą stroną TVP. E, również pojawiło się na tej stronie to, to określenie. Domyślam się, że wprowadziło dysonans poznawczy wśród e, bogobojnych czytelników tej, tej strony. Podejrzewam, Chociaż... że gdyby sprawdzić wyszukiwania tego dnia w internecie, to na pewno słowo to byłoby e, nadreprezentowane. Chociaż wiesz, z drugiej strony, co to za bank, jak nie jest narodowy? No masz rację. Więc... No, ale w Brukseli to wiadomo, to oni wszystko... Już Cała Bruksela jest słowem kluczem, prawda? Tak, tak, to jest takie słowo, które jest tak zwaną synekdochą, to znaczy częścią zamiast całości, to było wyjaśnienie. Na stronie na stronie. Mianowicie tak jak kiedyś się mówiło Moskwa, na przykład, prawda? O, o Związku Radzieckim, czyli stolica była jakby reprezentantką w tym przypadku całego państwa, tak teraz mówi się Bruksela o Unii. No więc Bruksela jest, na no nie Bruksela, generalnie to jest trochę tak jak Mordor, moim mhm. zdaniem. Nie ten Mordor warszawski, tylko, tylko ten Tolkienowski. Tolkienowski, tak. Mhm. I co? Jak ci się to wszystko spotyka, że oni w tej Brukseli jednak są? Biorą pieniądze z Brukseli ci posłowie, europosłowie. Nie ma się mi, mnie co, co spotykać. Pytanie, jak im się to spotyka. No właśnie. No ale z drugiej strony być może oni są jednak oczytani w literaturze polskiej. Konrad Wallenrod. Może to są jakieś takie. Niebezpiecznie cele, blisko dziadów. Ale jednak w osobnych okładkach. No chyba, że ktoś ma jakieś wydanie zbiorowe. Poza tym dziady, no wiesz, to. Ważne jak się interpretuje. Czyli chodzi o cynizm, co? Ja myślę, że tak, absolutnie. Chodzi o cynizm i chodzi o forsę. I, no i pewnie też o władzę. Chociaż zdaje się, że teraz w Rzeczonej Brukseli już się w ogóle nie liczymy. Czy też z nami się już w ogóle nie liczą. Przyznam szczerze, że też na stronie. Że po 1989 roku ja poczułem, może nie od razu, ale po jakimś czasie poczułem coś, czego nie czułem. Mianowicie, może nie dumę z bycia Polakiem, to może za duże słowo, bo w ogóle unikam tego słowa, ale brak wstydu. Tak, i taki jakiś, mm. znaczy bez żadnego, nie wiem, jeździłem wtedy bardzo dużo autostopem i bez żadnych oporów przyznawałem się do swojej narodowości. I wszyscy mówili, ach, to super, jak się tak fajnie zmienia ten, ten wasz kraj. Jacy wy jesteście w ogóle, i tutaj, i ten Wałęsa, i ten. Ach, Solidarność. I to było jakieś takie, tak, tak miłe. Natomiast teraz znowu mam ochotę właściwie mówić po angielsku. No, my się tak łudzimy, myślę, że to tak nie działa, że kiedy się mówi, że jest się z Polski, to. Obywatele innych krajów unijnych nie będą myśleli o tym, co się w Polsce dzieje, tylko powiedzą fajnie, Polacy są fajni. Tymczasem działania polskiego rządu jednak przekładają się na odbiór państwa. Ty w tym państwie mieszkasz, jesteś jego obywatelem, więc chcąc nie chcąc jesteś od razu konfrontowany z tym, jak na nas patrzą, jak nas opisują w mediach. I co z tego, że mam inne poglądy i mogę sobie napisać, ja na niego nie głosowałem, tak jak ludzie mają takie koszulki, to nie ma żadnego znaczenia. Rzeczywiście to się za nami ciągnie. No i to jest rodzaj takiego czarnego PR. To oczywiście też się dzieje w dyplomacji, która, ja tego nie śledzę, ale specjaliści mówią, że właściwie jest i prawie, że nie istnieje. W tym tak się zdziwiłem, kiedy powiedziałeś, że jest. No właśnie. To skoro jesteśmy przy tych tematach brukselskich i około brukselskich, to jeszcze jedno ważne słowo, które coraz głośniej wybrzmiewa. Mam na myśli Polexit, który mhm. właściwie, mam takie przekonanie, kilka lat temu jeszcze był tylko rodzajem słowa szeptanego. Nikt o tym głośno nie mówił, a teraz przy okazji konfliktu w rządu z Komisją Europejską. Z Czechami, z tym wszystkim, co ma związek z nieprzestrzeganiem prawa unijnego, z praworządnością lub jej brakiem, no, pojawiło się już w przestrzeni publicznej i właściwie słyszymy je codziennie. Słowo, które nie jest czysto polskie, ale myślę, bardzo dobrze pasuje do polskiej bieżącej sytuacji. Mm -hmm. Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że jak poproszono mnie w gazecie o napisanie tekstu o poleksicie i o tych, takich właśnie, gdzieś pomrukach poleksitowych, które się pojawiały, to zupełnie nie potrafiłem napisać tego tekstu, żeby on był zabawny, bo, bo mnie to w ogóle nie, 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 nie śmieszy i myślę, że to jest to by była poleksit, ku któremu oczywiście się toczymy, bo trudno powiedzieć, że że idziemy raźnym krokiem, no ale niewątpliwie jakoś się staczamy. W tę, w tę przepaść coraz bardziej, to jest, to jest coś, co, co byłoby jakąś rzeczywiście największą tragedią, czy pra, jedną z największych tragedii. No i jeżeli ktoś mówi, ależ nie, przecież do niczego nie dojdzie, przecież nie ma żadnych symptomów. No właściwie, symptomów jest mnóstwo i symptomów jest bardzo wiele w języku. Jeżeli pojawia się na przykład gdzieś ktoś mówi o brytyjskiej ścieżce, jeżeli ktoś mówi, że może trzeba by było rozważyć nasze bycie w Unii, może w ogóle, Jesteśmy mocarst, mocarstwem, jesteśmy wszyscy, podziwiają, jak mówi pan prezes Glapiński, nasz cud gospodarczy. To znaczy, nie wiem, kto podziwia, bo nie udało mi się na razie znaleźć takich wyrazów podziwu, ale podejrzewam, że na przykład na Węgrzech mogą. Nas podziwiać jako cud gospodarczy. No, ale też inflacja nie, nie. nasza może im się podobać. Co? Inflacja, inflacja tak. Ta. Ta. No, ale to, to, to jest wszystko dosyć, dosyć bolesne i to w ogóle nie jest śmieszne. A, a symptomy tego, właśnie takich nastrojów i tendencji poleksytowych, można znaleźć w języku można ich znaleźć bardzo dużo. Ja postarałem się je wynotować, natomiast, wbrew temu, o co mnie proszono nie w ostatnich tygodniach czy miesiącach tylko w ostatnich latach a właściwie od początku Rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce takie głosy, czasami szeptane, jak mówisz, czasami tylko gdzieś tam przebąkiwane, się pojawiały, więc jakieś, jakieś zaplecze do tego jest. Co więcej, jest też. Ja, Czasami oglądam, ale trudno powiedzieć, że śledzę media publiczne. Natomiast przeczytałem taki tekst, który stanowił rodzaj nie wiem, analizy tego, co w mediach publicznych, jak w mediach publicznych w ostatnich, właśnie tygodniach w, w czasie tego kryzysu związanego z praworządnością. Pojawiało się w mediach publicznych i e, ba, bardzo wiele podobno było takich e, strategii zohydzających, bo wciąż mm -hmm. bardzo wiele ludzi popiera nasze bycie 79% ludźmi. głosowałoby dzisiaj, w momencie, w którym rozmawiamy e, w ewentualnym referendum, za tym, żeby Polska. Była tak, ale pytanie, dalej członkiem. Ale pytanie, co będzie, jeżeli te, to zohydzanie będzie bardziej intensywne i dłuższe po prostu? Być może ten procent spadnie, może nawet spadnie drastycznie. Wiem, że. W... No, czekam na moment. Weźmy to wtedy słowo. Mhm. Oczywiście, przepraszam, że wejdę w słowo. Czekam na ten moment, w którym Unia okaże się winna wzrostu śmiertelności w Polsce w związku z pandemią. Dodajmy, że. Działania rządu, to znaczy, by jak działań, doprowadził do sytuacji, w której śmiertelność w naszym kraju jest największa od czasów II wojny światowej. Tak, to jest coś nieprawdopodobnego zupełnie. I właściwie, um, oczywiście, ja rozumiem, że mamy pewną specyfikę narodową, której też wspominają um, przedstawiciele rządów, ale też rząd nie, nie wymyślił nic takiego, żadnej takiej kampanii, która by jednak skłoniła nas do, do szczepień. No i mamy tego, mamy tego efekty. Rzeczywiście śmiertelność mamy, mamy w, tym, w, tym momencie, w tym momencie ogromną. Mówimy o politykach, ale też chyba warto podkreślić, zachęcając oczywiście do lektury Mrocznego Erosa, że w twojej książce, w twoich felietonach jest też głos ludu. Vox Populi, dodam na stronie. To znaczy mówisz o piszesz o słowach, które politycy wprowadzają do codziennego użytku często po latach zapomniane, ale są też hasła, słowa, wypowiedzi instrybutor na przykład a, o tym myślałeś. No dobrze, A... to powiedz moim że <noise> uh -huh. No, bo szkoda by było, żeby to słowo, rzeczywiście jak jętka, jednodniówka, bo już chyba zapomniane, żeby odeszło w niepamięć, bo ono było absolutnie przepięknym pomysłem, słowotwórczym. Bez mediów społecznościowych byśmy o tym nawet nie wiedzieli. Nie z wiedzielibyśmy, ale media społecznościowe czuwają. <noise> I moim zdaniem ono jest takim słowem, którego bardzo brakuje w języku. Dlatego, zwłaszcza w języku polityków, w ogóle się dziwię, że go nie ma. Dlatego, że, że, ono, że ono nie weszło wcześniej, bo instrybucja było, była był rodzajem takiej dystrybucji wewnętrznej. Czyli masz coś, ale nie dzielisz się z innymi, tylko zachowujesz dla swoich. No Skądś to znamy? Spółki Skarbu Państwa przecież tak funkcjonują na zasadzie instrybucji. Tam jest rodzina na swoim. Minister Sasin powiedział, że to jest taki model, który właściwie się sprawdza i nie ma sensu go zmieniać, tak, prawda? Tak, tak. Znaczy? A rację, to też jest pomysł na felię. To nie jest winą Czeka. tych osób, że urodziły się w rodzinach działaczy prawej i Sprawiedliwości. Nie. Nie prawda. masz wpływu, nie bierzesz odpowiedzialności za błędy i grzechy rodziców. Oczywiście, że tak. Prawda? No właśnie. Myślałem na przykład o Ośmiu gwiazdkach, jako o takim y, głosie obywateli, albo o najsłynniejszym haśle protestów. Y, ale masz fajną maseczkę. Tak, a propos. A propos gwiazdek. E, o słowie na W, które zostało bardzo silnie tak. wyeksponowane na wszelkiego rodzaju kartonach, transparentach e, po tak zwanym wyroku, tak zwanego Trybunału. E, no i to jest ewidentnie przykład tego, że naród, jeżeli chce, to potrafi przemówić. tak. To jest zresztą Felieton, który z serii kilku poświęconych językowi protestów, bo to było bardzo, bardzo ciekawe. A jakże literackie, dodajmy, przewodniczący. Właśnie, bo nie tylko ciekawe słowotwórcze, ale ciekawe również literacko, dlatego że na tych transparentach, w ogóle w tych protestach brali udział w dużej mierze bardzo, bardzo młodzi ludzie, tacy, dla których te protesty były pierwszymi. I to takie pokolenie... No, co się, tacy, których... którzy jeszcze mają szansę być rodzicami na przykład. Tak. I, i to, to jest takie pokolenie, które wydawałoby się, że jest przyklejone do ekranów komputerów, nic już nie czyta i w ogóle nie traktujemy go poważnie. I tak sobie wyobraziłem, czytając te hasła, na których były na przykład cytaty z Mickiewicza, wspomnianego już, wspominanego nawet wielokrotnie. Albo Buchakowa. Albo Błochakowa, że oni przysypiali jeszcze niedawno na lekcjach polskiego nad tymi lekturami, a tu nagle się zorientowali, że te lektury mówią takim językiem, albo opisują bardzo dobrze to, co dzieje się za oknem. I że właściwie może do tego służyć literatura. Czyżby znów do dziadów? Tak, <laughs> na przykład. Ale też na przykład takie hasło, nie bezpośrednio literackie, ale które, które bardzo mi się podobało. Nauczyliście nas romantyzowania powstań, a teraz się dziwicie, że protestujemy. No i rzeczywiście naród się okazał niezwykle kreatywny, i to, to co się pojawiało na tych, na tych transparentach, to było coś niebywałego, więc też stwierdziłem, że to należy jakoś utrwalić w, w, w ferietonach. I muszę się przyznać, a nawet pochwalić, że jeden z ferietonów, właśnie ten o słowie na W wspomnianym, fragment tego ferietonu trafił na transparent, więc właściwie, jakbym bardzo chciał, to mógłbym napisać o tym, że trafiłem także na. Na no, transparent, ale to, to, to była ciekawa, bardzo ciekawa językowo e, sytuacja. No i podobno były to największe, najliczniejsze protesty, e, demonstracje w historii Polski. Większość od czasów Solidarności nawet? Tak. tak. O to coś się udało, prawu i sprawiedliwości, jeżeli chodzi tak. o kontakt z obywatelami. Tak, to prawda. Jakiś rodzaj łączności się pojawił, natomiast pojawił się i zniknął. Hmm. A powróci? Czy się daliśmy zmęczyć? No, e, nie wiem, czy powróci w takiej formie, ale mm, mam wrażenie, że pamiętać o nim trzeba i między innymi dlatego y, postanowiłem utrwalać to, co się pojawiało wtedy, przynajmniej w tej warstwie językowej właśnie, po to, między innymi, żebyśmy nie zapomnieli. No dobrze, a ta rola niesamowita ośmiu gwiazdek, czyli tego, co wykopkowane, wygumkowane, poddane cenzurze, przecież... Doskonale wiemy, co te osiem gwiazdek oznacza w rzeczywistości, i to też jest jakiś rodzaj języka. Zupełnie inny rodzaj słowa, ale bardzo silnie obecny, i myślę, że w porównaniu ze słowem na W. Wciąż była to silnie obecne. Tak, bardzo silnie obecne. Widzę, że ludzie sobie to wpisują gdzieś tam w statusach swoich i, i on jakoś tam funkcjonuje bardzo, bardzo silnie. Też jest takim, bardzo trudno z tym walczyć, bo, bo to jest taka, zawsze można powiedzieć, że to jest coś zupełnie innego, to nie o to chodzi i tak dalej. No i to, to jest jakiś rodzaj takiego, takiego, takiego niejęzykowego, ale właśnie komunikacyjnego oporu. Bardzo to jest ciekawe. Mam jeszcze dwa pytania w tej rozmowie. Pierwsze jest takie: e, Nasza rozmowa. Albo tak, albo nie. A nie, właśnie nie. Nie do rady. No dobrze. Nie do rady. E, nasza rozmowa ukazuje się w sieci, na wielu platformach 4 grudnia, czyli właściwie no, za chwilę koniec roku. Czy jest takie słowo, które ci się będzie kojarzyło z rokiem 2021? Najbardziej, najsilniej, najmocniej czy był taki wysyp zalew, że trudno wybrać jedno. Amerykanie wybrali, się to szczepionka. No tak, wydaje mi się, że to, to raczej byłoby słowo bardziej covidowe. Pytanie, co jeszcze nam ten rok przyniesie i czy to przypadkiem nie będzie słowo Omikron, mhm. tym, tym, tym słowem, jakim słowem roku, ale, ale może nie, może, może jeszcze nie. Mam nadzieję, że też nie będzie słowem przyszłego roku. Tylko gdzieś już przejdzie do, do, do przeszłości. Wydaje mi się, że ja bym jednak wybrał takie słowo, które, no, które jest jakimś rodzajem naszej porażki, naszej narodowej porażki. Mianowicie nie udało się znaleźć um, odpowiednika angielskiego określenia lockdown. A to jest to coś, co, co, co jednak nam bardzo towarzyszyło i co Czyli nie obostrzenia, pojawiło. albo obostrzenie, bo to nie jest to samo przecież. To nie jest to samo. To, a, to a też zamknięcie, nie zamknięcie. Taki, no taki rodzaj zamknięcia, ale, ale nie, po prostu nie, nie, nie znaleźliśmy tutaj żadnego, żadnego odpowiednika, nawet z profesorem Bralczykiem się zastanawialiśmy wspólnie, co by to mogło być i nic nie wymyśliliśmy. Także chyba musimy po prostu po prostu zapożyczyć jeden do jeden to słowo to słowo angielskie. A jakie mieliście pomysły? No, coś z klub? Pamiętam, ale z co, coś, tak? coś, coś takiego z zamknięciem, z izolacją ewentualnie. No, ale, ale nie. No, i oczywiście z tym się wiąże bardzo dużo innych, innych słów. Akurat w, w tym, tej narracji, głównie rządowej, związanej z koronawirusem, bardzo dużo było metaforyki militarnej. Nawet zaczynając od właśnie różnego rodzaju bycia w odwrocie, prawda? Wirus, wirus tyle razy był w odwrocie, już że A teraz się znowu zlicza. się mamy go bać, powiedział pan premier. Trochę to jest niekonsekwentne, ale. No, no tak, ale tak czasami bywa z wrogiem. No i poprzez tarczę, przecież wymyślono ten, na, tę nazwę tarcza, przez to też jest tak naprawdę element uzbrojenia, aż po mm, absolutnie moją ukochaną przyłbicę. Co też, też jest przecież elementem uzbrojenia, aż żałuję, że została zakazana przez Światową Organizację Zdrowia jako nieskuteczna, bo ona przecież w, 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 w kraju Husarii by bardzo dobrze się przyjęła. Aż dziwne, że nie mieliśmy zbroi antykowidowej na przykład. No, poczekajmy. Może, może na omikron trzeba będzie mieć zbroję. A ostatnie pytanie w naszej dzisiejszej. Lazarety za to były, przepraszam bardzo. Pojawiło się nawet określenie lazaret. A ono jest, powiedziałbym, już tak historyczne. Bardzo wojskowe. No tak, tak. tak. Pierwsza wojna światowa to no, o, tak, ponad dwie, no. prawda? A pewnie i wojna niemiecko-francuska też. Tak. E, ostatnie pytanie związane z e, językiem polskim, ze śledzeniem go przez ciebie, przyglądaniem się mu. Mroczny Eros to jest czwarta książka w tej serii. Już tak. nie jesteś autorem, jak piszesz we wstępie trylogii, tylko tak. to już jest tetralogia. Przepadło. No wiesz, ale język polski jest bardzo bogaty, żywy i ciągle się zmienia, jak wiemy, w różnych dziedzinach. Więc pentalogia nam grozi, mm -hmm. chcesz powiedzieć. Nie mm -hmm. Chciałem zapytać o to, czy masz już pomysł, o czym będzie piąty tom? Przyznam szczerze, że mam mocno dość języka polityki, ale on jest tak intensywny, że obawiam się, że kolejny tom również będzie o języku polityki. Natomiast mam ochotę napisać książkę o lekturach szkolnych to znaczy rodzaj takiej analizy lektur szkolnych. Trochę mnie natchnął pan poseł Gdula, który, któremu poświęciłem tutaj jeden felieton, no właściwie jego wypowiedzi krytycznej wobec w pustyni i w puszczy. I jego takiemu takiej właściwie, o takim jego postulacie, żeby te, te książkę czytać krytycznie. I jestem oczywiście za tym, żeby wiele lektur, wiele książek z, należących do kanonu przeczytać jeszcze raz klasycznie, kryty, krytycznie i zastanowić się, czy one w ogóle powinny być w kanonie, albo czy powinny być tak wcześnie, albo czy nie powinny być jednak opatrzone jakimś już przygotowanym dla nauczycieli takim materiałem, jak o nich mówić. Możesz otworzyć, jak to się kiedyś komuś powiedziało, tak zwaną puszkę z Pandorą. Wiesz, no mogę, oczywiście zdaję sobie <laughs> sprawę, że to może być puszka z Pandorą. I myślę, że to może być dobry tytuł dla piątego, a może szóstego tomu. Proszę bardzo, wyniesione z magazynu do słuchania był? książek. Nie, nie szkodzi, to się świetnie sprzeda. Zapewne. Ja wiem, że na ile, jak mówił Snoopy u Charlesa Schulza, najlepsze tytuły już są zajęte. Wojna i pokój... Bracia Karamazow w poszukiwaniu straconego człowieka. Idiota, no, no, tak. mistrz i Małgorzata. No i taki I tp, i td. Ale Oj w ogóle. nie wspominając. Zapomnieliśmy, i teraz jak powiedziałeś o lekturach, to musimy zrobić PS. Czy twoim zdaniem się uda? No bo mówimy o szkole. Te cnoty nie wieście ugruntować. Nie, cnut nie się, nie gruntuje. Poprawiam pana redaktora. Docnut nie się gruntuje. Tak mówił pan docent. Przepraszam. Chyba, doc chyba docent w tym przypadku Skrzydlewski. Przepraszam bardzo pana docenta i przepraszam pana profesora. Po prostu tak to jakoś się nie spotyka. Ale to jest z moim niezręczstwem, że ona ta, to określenie weszło w ten sposób, że tak jakby rzeczywiście chodziło o gruntowanie cnut, a to ma być gruntowanie docnut. O czym my, czym my w ogóle rozmawiamy? rozmawiamy? No ale wyobraźmy sobie, że najpierw musi być coś zagruntowane, a dopiero na tym mogą wyrosnąć cnoty. A wyrosną? Nie wiem. <laughs> Nie wiem. <laughs> Będziemy o, tych, o tym Państwa informować w kolejnych odcinkach. I w kolejnych książkach Michała Rusinka. Teraz do zdobycia, do kupienia, do czytania przy okazji Mikołajek i świąt, i Nowego Roku i w ogóle Mroczny Eros, czyli opowieść o świecie. Języka polskiej polityki. No, naprawdę. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy łapać za głowę. Michał Ocinek był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To były książki, magazyn do słuchania, 8.10 w weekend. Patrz, mam tak samo na imię. Michał Nokaś, dziękuję. Książki, magazyn do słuchania. Partnerem podcastu był właściciel serwisu Kanal Plus Online z polskimi i zagranicznymi serialami oraz filmami www.kanalplus.com.